mar, taggio violette mar, taggio violette mar, taggio violette mar, znajmi na plaży violette mar. Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz, no. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznajmi ją na plaży violette mar, taggio violette mar, taggio violette mar, taggio violette mar. Znajmi ją na plaży violette mar, yeah. Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz, mój skład jest z Warszawy. Dzień dobry Państwu i witam wszystkich na meczu La Liga El Clasico FC Barcelona kontra Real Madrid w składzie Mbappe i cała reszta. W Barcelonie Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Niemiecki Wojciech Szczęsny. Zaczynamy grę, proszę Państwa. Dodajcie Szczęsnego do tej gry, no. Piłkarze zaczęli. Mbappe z piłką. Podanie do Rodrygo. Podanie. Mbappe. Mbappe z piłką na prawej stronie. Mbappe do środka. Mbappe. Mbappe pokonał jednego, drugiego, trzeciego. Ankara Mbappe. Nie trafia. Bellingham. No i Wojciech Szczęsny broni, a Vinicius Junior nie może w to uwierzyć. Rzut rożny. Eder Militao nie trafił nawet w bramkę. Wojciech Szczęsny będzie wykopywał piłkę. Na prawej stronie Real Madrid teraz atakuje i został faulowany Rodrygo w polu karnym, a więc będzie rzut karny. Mbappe czy Wojciech Szczęsny? Wojciech Szczęsny nie obronił karnego. Mbappe strzela gola na 1-0 dla Realu Madryt. Pedri. Lamine Yamal. Ależ teraz przerzutka piłką nad głową Lamine Yamala. I dośrodkowanie, Robert Lewandowski nie dobiegł do tej piłki. Jeszcze raz Robert Lewandowski, tego to nawet nie znam. Robert Lewandowski, strzał z dystansu, gol! Robert Lewandowski, polski napastnik, strzela wyrównującą bramkę. Mamy remis. Proszę zobaczyć na powtórce, co za piękny podanie. Nie znam go. Robert Lewandowski zza pola karnego ośmieszył rywali. Robert Lewandowski wciąż lepszy w liczbie goli od Kyliana Mbappe. Mbappe strzał, gol! Aj, chyba to za wcześnie powiedziałem. Mbappe dogania Lewandowskiego w liczbie goli. Pedri. Mbappe. Proszę Państwa, to jest koniec pierwszej połowy. Real Madrid wygrywa z Barcą 2-1. Będzie rzut rożny. Lamine Yamal. Lewandowski. Faulowany. Ale co z tego? Vinicius Junior. O, Lewandowski dostał piłkę. Teraz będzie strzał, gol! Robert Lewandowski wyrównuje. Mamy tutaj 2-2. Robert Lewandowski pokazuje, kto jest górą. Polska górą. Proszę zobaczyć tą powtórkę, jak Robert Lewandowski uderzył piłkę także. Posłał ją prosto do bramki. Ależ teraz zagranie do Roberta Lewandowskiego, ale tutaj broni Courtois. Co za piękne podanie do Wojciecha Szczęsnego.
I Lamine Yamal na prawej stronie. Lamine Yamal bronią to. Ale teraz Lewandowski. Rudiger obronił ten strzał. Mamy tutaj zmianę. Pedri schodzi, Dani Olmo wchodzi. Rafinha z piłką przy nodze, ale zrobił. Teraz Lewandowski, Lewandowski lewą stroną. Czy będzie dośrodkowanie? Lewandowski, dośrodkowanie, Dani Olmo, ale no nie udało mu się. No i mamy koniec podstawowego czasu gry. Proszę Państwa, przed nami dogrywka. I zmiana, mamy pałku, coś tam. I wchodzi Araujo. Rafinha. Dani Olmo. Robert Lewandowski z piłką. I czy będzie? Lamine Yamal. Będzie podanie do Roberta Lewandowskiego. Czy będzie strzał? Nie ma. Nie ma nic. Proszę Państwa. Kontratak Realu Madryt. Mbappe. Mbappe znowu. A i sędzia kończy. A to mógł być szansa na gola. Będzie tutaj zmiana. No i mamy drugą połowę dogrywki, tak zwaną. Czy jak... No nieważne. Leci Barcelona. Znowu Lamine Yamal. Piękny przerzut. I czy będzie? Nie będzie żadnego. Real Madryt czyści. To jest koniec tej dogrywki. Będą rzuty karne. To rzuty karne zdecydują, kto będzie lepszy w tym spotkaniu. Vinicius Junior kontra Wojciech Szczęsny. Wojciech Szczęsny czy Vini? Vini strzela gola. Barcelona w tarapatach. Dani Olmo. Czy będzie strzelał? Bardzo mocno pod poprzeczką. Bardzo ładnie. Endrick. Czy Wojciech Szczęsny? Endrick będzie strzelał w prawo. A Wojciech Szczęsny obronił strzał, ale mimo to piłka wpadła do bramki. Nie wiem jak. Araujo o tym strzela teraz i broni to Courtois. No i faktycznie to obronił. Mbappe będzie strzelał Szczęsnemu. Czy znowu mu się uda strzelić karnego? Szczęsny obronił strzał Mbappe, ale mimo to bramka wpadła do bramki. Co jest z tą grą? Ferran Torres poślizgnął się i nie trafił. Barcelona jest w totalnym szoku. Jeśli teraz Rodrygo strzeli, no to Wojciech Szczęsny przegra ten mecz. Rodrygo czy Wojciech Szczęsny? Wojciech Szczęsny będzie próbował tutaj obronić karnego i obronił. Tym razem piłka nie wpadła do siatki. To już trzeci obroniony karny Wojciecha, ale pierwszy, który nie wpadła piłka do bramki. Robert Lewandowski. Teraz jeśli on trafi w słupek, Barcelona nie wygra tego meczu. Ale nie trafia w słupek i Lewandowski znowu zdobył bramkę. Fede Valverde. Czy Wojciech Szczęsny? Kto będzie lepszy? Kto ma większą chęć wygrania? Wojciech Szczęsny broni tego karnego i posyła Fedego Valverderego, czy jak on tam się nazywa, Lamine Yamal, ten 17-letni młodziutki młodzieniec, młody, jakiż on jest młody. Strzał nie trafia w bramkę i Barcelona może pożegnać się z 15 ligami mistrzów. Real Madryt wygrywa jak zawsze. Dziękuję, to była przyjemność komentować ten mecz. Komentował go ja i Ziemniok. Widzimy się w następnym meczu, kiedy to Barcelona wygra kiedyś tam. Jest wasza, nie ona nie. Znajmę ją na plaży, biorę temat.